Dzień dobry. Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Spora część poradnictwa w naszej fundacji odbywa się nie w bezpośrednich konsultacjach, takich na żywo, ale też przez filmy. To nie jest pierwszy raz, kiedy widzicie, jak odpowiadam na filmie na jakiś list. I tak też właśnie robię teraz. Dlaczego? Dlatego, że czasem jest potrzeba, żeby z klientem porozmawiać, a czasem, żeby mu odpowiedzieć na jego wątpliwości, na jego pytania, zrobić wykład, odesłać do jakiejś wiedzy, która mu jest potrzebna. Nie zawsze taka rozmowa bezpośrednia jest tym najwłaściwszym, co jest potrzebne. To znaczy czasem jest za wcześnie. No, w jakimś problemie jest za wcześnie, jak na to, żeby przejść do rozmowy terapeutycznej, czy do planowania jakiegoś coachingowego, czy pracowniczo-socjalnego. I to jest właśnie dzisiaj taki przypadek. Powiedziałam, że czasem jest za wcześnie na rozmowę terapeutyczną. Czasem trzeba najpierw odpowiedzieć na jakieś pytania. I tutaj pytanie w ogóle brzmi, czy pani dobrze ocenia, że jest w przemocowym związku? Czy jest opcja, żeby tu się coś poprawiło? Pani w ogóle nie wie, jak to ocenić? Czy różne przejawy, które opisuje, faktycznie są problematyczne? Czy tylko jej się tak wydaje? To jest typowe u ofiar przemocy, które się do nas zgłaszają. Totalna wątpliwość co do tego, czy im się w ogóle dzieje krzywda. I o ile sprawcy przemocy są pewni, że dzieje im się krzywda i jak do nas piszą, to od razu z listą silnych zarzutów, takich bardzo pewnych wobec swojego oprawcy, o tyle ofiary przemocy naprawdę nie wiedzą, co myśleć o tym, co je spotyka. Nie wiedzą, gdzie się kończy ich odpowiedzialność za to, gdzie zaczyna tej drugiej strony. Nie wiedzą, co mają zrobić, żeby ta druga strona zaczęła się inaczej zachowywać. Jak jej wytłumaczyć, co jest nie tak w jej zachowaniu. To są same wątpliwości. Przemoc psychiczna polega właśnie przede wszystkim na zniewoleniu psychicznym. Na znaczącym przekroczeniu granic i utrzymaniu ofiary w przekonaniu, że to naruszenie granic jest normalne, właściwe, pożądane, w ogóle dobre dla niej. Przemoc psychiczna to rzadko jest jawna agresja. To rzadko jest jakieś jawne upodlenie, jakieś jawne ubliżenie. Dlaczego? Dlatego, że im coś jest mniej subtelne, tym łatwiej to definiujemy, rozpoznajemy i się przeciwko temu buntujemy. I dobra, czyli skuteczna przemoc psychiczna, to nie będzie zmieszanie człowieka z błotem od tak, raz, dwa. Dlatego, że ten człowiek po prostu powie hasta la vista. Obróci się napięcie, pójdzie i tyle przemocowiec będzie miał wspomnienie swojej niedoszłej ofiary. Prawdziwa przemoc psychiczna to jest wilk w owczej skórze. To jest krzywda podana w formie leku, rozwiązania, troski, miłości, zainteresowania. Ona tylko wtedy będzie skuteczna, bo celem przemocy psychicznej jest podbicie, tak, zdobycie, takie podbicie, tak jak kraje się podbijają, podbicie twojego umysłu przez drugą osobę. I owszem, da się to robić bardzo inwazyjnie, czyli na przykład porwać kogoś, aresztować kogoś i torturować go, żeby wywołać syndrom sztokholmski. Tylko, że to są rzeczy, które są nielegalne albo są legalne tylko dla różnych półjawnych organizacji państwowych i nie może każdy sobie
porwać kogoś i po prostu się nad nim znęcać, żeby wywołać syndrom sztokholmski. Zresztą też nie każdy sprawca przemocy zdaje sobie sprawę z tego, że on jest sprawcą przemocy i co chce zrobić. Zazwyczaj sprawcy przemocy są przekonani, że oni po prostu robią dobrze, bo oni mają wewnętrzny straszny bałagan, problemy osobiste i oni po prostu nie rozróżniają, czy to, co robią, jest dobre czy złe. Oni myślą, że to jest normalne, że tak się robi. I jeśli oni tak nie zrobią, to wy im tak zrobicie. To są ludzie, którzy żyją w bardzo nieszczęśliwym uniwersum, gdzie wszyscy się nienawidzimy, walczymy o dominację, i tylko jedna strona wygrywa, i nie ma czegoś takiego, że związek to jest win-win. Dla ludzi nieszczęśliwych, dla sprawców przemocy, związek jest wiecznym przeciąganiem liny. W ogóle relacje są wiecznym przeciąganiem liny. I dlatego sprawcy przemocy stosują metody, które są ich zdaniem najodpowiedniejsze, najskuteczniejsze. I oni nie myślą, że oni stosują najskuteczniejsze metody przemocy, tylko myślą, że stosują najskuteczniejsze metody uprawiania relacji międzyludzkich. A najskuteczniejsze metody uprawiania relacji międzyludzkich to są takie, w których niczego im się nie zarzuci, prawda? Więc one muszą być w białych rękawiczkach. Więc prawdziwa przemoc psychiczna jest, to jest wtedy, kiedy ktoś zawładnął twoją psychiką, a ty nawet nie jesteś pewien, czy on to zrobił, czy nie. Wtedy jest skutecznie. Jeśli ktoś ci mówi przykre rzeczy, jeśli ktoś ci stawia granice łatwo, jeśli ktoś cię nawet nawyzywa w odpowiedzi na coś, co mu powiedziałeś, to nie jest przemoc psychiczna. To jest co najwyżej agresja werbalna, a nie przemoc psychiczna. Oczywiście, gdzieś głęboko, głęboko, w bardzo zaawansowanej przemocy psychicznej, agresja werbalna się zdarza, pojawia, jest częstym narzędziem. Ale to nie jest to samo. Agresja słowna może być narzędziem podporządkowania, a może być narzędziem wyznaczenia granic. Może być dowodem chamstwa, albo dowodem asertywności. To jest tylko narzędzie, znowu jak nóż. Może służyć do tego, tamtego, siamtego, kanapek, zabijania, strugania, rzeźbienia. Natomiast przemoc psychiczna to jest cały ogromny zestaw działań wojennych służących temu, żeby podbić nie swój ląd, nie swój umysł, nie swoją osobę. I dlatego to zawsze dla podbijanego będzie niejasne, bo właśnie podbijanie poprzez agresję słowną czy agresję fizyczną jest tak jawne, że będzie bunt. Więc lepiej, łatwiej, skuteczniej jest podbijać syndromem gotującej się żaby. Po trochu. Sprawiając, że podbijany sam nie jest pewien, czy dzieje się coś złego, czy nie. I ten mętlik w głowie, który zapuszczają swoim ofiarom sprawcy przemocy, to jest kolejne znakomite narzędzie wywierania wpływów. Dlatego, jeśli masz wątpliwości, czy jesteś ofiarą przemocy, to prawdopodobnie nią jesteś. No ale przechodzimy do konkretów. Moment, w którym zaczęłam się budzić, był jak zostałam sama z 2-miesięcznym dzieckiem w ciężkich emocjach, zmęczona, przestraszona, zestresowana. W tym samym czasie otwieraliśmy firmę. Firma jest na mnie, ale to on tam pracował na miejscu, no więc najczęstsze były kłótnie o seks, kiedy wracał około 22, a ja mówiłam, że nie mam ochoty, chcę spać i myślałam, że on też jest zmęczony. I nigdy nie działało to tak, że mogłam iść spać. Słuchałam około godzinnej pogadanki, jak to ważne jest w związku, że jak nie chcę, to pewnie go nie kocham. Tak, ważny jest seks w związku.
Tak, jeśli jedna strona nie chce, to znaczy, że coś się dzieje. Ale prawdopodobieństwo, że dzieje się akurat to, że kobieta, która 2 miesiące temu urodziła twoje dziecko, cię nie kocha, jest naprawdę małe i prawdopodobnie przyczyna jest zupełnie inna. Prawdopodobnie tkwi ona w jej samopoczuciu fizycznym, w jej totalnym przemęczeniu, w jej samopoczuciu psychicznym, a tutaj słyszymy poczucie, że ona została sama. Poczucie, że nie ma wsparcia, za tym idzie może jej właśnie poczucie, że nie jest kochana. Sprawca przemocy widzi każdą krzywdę. Swoją i twoją widzi jako swoją. To znaczy, jak nie chcesz, to pewnie go nie kochasz. To samo masz poczuć, jeśli on ci nie pomaga z dzieckiem, jeśli nie rozumie, nie wiem, że ciebie boli, że ty jesteś przemęczona, że ty chcesz się tylko przytulić i spać, albo że największym afrodyzjakiem dla ciebie byłoby to, że to on wieczorem wykąpie dziecko, ale on tego nie robi, to ty się czujesz niekochana. Ale on od razu ci zrobi z tego zarzut. Znaczy, jeśli ty się czujesz niekochana, to jego nie będziesz kochać. Czyli w ogóle sprawca przemocy w ogóle wywala problem, który jest po twojej stronie. Zostaje tylko ten jego. Czyli pewnie go nie kochasz. Nieistotne, że on ci daje powody do tego, żebyś ty się czuła niekochana, albo żebyś przestała go kochać. Istotny jest tylko skutek. To, że ty mu okazujesz coś, co on może zinterpretować jako, że go nie kochasz. Widzimy tutaj totalny brak empatii, nienawidzę tego słowa, niech będzie tej empatii, współczucia, zrozumienia, no jakiegoś w ogóle poszanowania dla sytuacji partnerki, tak? Dwumiesięczne niemowlę to jest stworek, który angażuje od 2 miesięcy całą dobę matkę, i w normalnych społecznościach również babcię i ciotkę i ojca. A także starsze rodzeństwo, jeśli ma. To jest stworek, który non-stop potrzebuje uwagi i czynności. A ten stworek już przez 9 miesięcy wcześniej obciążał organizm matki, więc ona jest już naprawdę bardzo zmęczona. Jeśli mężczyzna nie widzi bólu i zmęczenia swojej partnerki, to znaczy, że jest na nią kompletnie nieuważny. Która normalna kobieta chciałaby wejść w najbliższy kontakt fizyczny z mężczyzną, który jest w ogóle nieuważny na jej na jej wszystko. Na nią. Na jej ból, na jej zmęczenie, na jej frustrację, na jej osamotnienie. No jeśli ona się zgodzi na seks w takiej sytuacji, to ona prawdopodobnie zacznie w czasie tego seksu płakać. Bo seks bez miłości to może być zabawa. Jeśli nie było między ludźmi miłości wcześniej. Ale jeśli jest jakiś friends with benefits, czy inna forma rozrywkowego seksu, już nie wnikam. Ale jeśli seks jest małżeński, to on powinien być formą bliskości. No jeśli nie ma bliskości emocjonalnej, psychicznej, jeśli nie ma uwagi w ogóle na to, jak wygląda dzień partnerki i czego ona się boi, czego ona nie ma, co ją obciąża, jakie ona ma teraz problemy, zmartwienia, jak ona się czuje. Jeśli nie ma w ogóle zainteresowania tym wspólnym dzieckiem i można to przenieść też na inne obszary wspólności, tak? Dom, firma. Kiedy pary coś tworzą,
to wyrazem takiej dojrzałej, głębokiej miłości jest wspólne zaangażowanie w to, co tworzą. Czy to hodowanie zwierzątek, prowadzenie fundacji, tak jak u nas, prowadzenie firmy, tak jak u mojej klientki, a czy właśnie to są dzieci, czy to jest budowa domu, czy to jest wykańczanie domku letniskowego, ogarnianie, wykańczanie kampera, urządzanie kampera, tak, żeby ruszyć wspólną podróż tam, gdzie się razem chce jechać. Cokolwiek, co nas łączy, jest takim spoiwem, którym jeśli oboje się interesujemy, to obie strony czują, że są w związku. I jeśli nagle kobieta zostaje emocjonalnie sama z dzieckiem, no to ona nie będzie chciała uprawiać seksu. Pomijam już to, że wątpię, czy w ogóle 2 miesiące po porodzie któraś kobieta będzie w ogóle miała dużą ochotę na seks. No i tu były godzinne pogadanki o tym, jak to jest ważne w związku. Można urządzić taką pogadankę, jeśli jest problem z seksem. Po to, żeby się wyrazić, żeby wyrazić to, co jest dla nas jakimiś warunkami brzegowymi, tak? W związku. Ale od pogadanki ważniejsza będzie po prostu rozmowa. Zrozumienie przyczyny. I dopiero jeśli partner czy partnerka uparcie nie chcą rozmawiać o przyczynie, no to wtedy można walnąć pogadankę. Bo to znaczy, że oni skrywają jakiś problem, są nieszczerzy wobec nas, wobec siebie. I tu jest już grubszy problem, ale po prostu zmęczona, sfrustrowana matka, która niedawno urodziła dziecko, raczej niczego nie ukrywa. Może po prostu partner nie słyszy, jak bardzo samotna się ona czuje. Jak bardzo opuszczona się przez niego czuje. Więc czy jest to przemoc psychiczna, czy nie jest to przemoc psychiczna, to może być przemoc psychiczna, to może być po prostu wyraz bezradności, niedoedukowania, nieumiejętności, nieporadności, ale tak czy inaczej skutku dobrego nie będzie. Ty też pierwszy raz wspomniałam, że chciałabym iść do psychologa, ale on nie zaakceptował w ogóle tego. Jak to? Po co? On mi lepiej pomoże. I to już jest red flag. Ogromny red flag. Co to znaczy, że w ogóle, że nie zaakceptował, że ty byś chciała pójść do psychologa? A czy jakbyś chciała pójść do lekarza innego, to też by ci nie pozwolił? Nie zaakceptowałby? Albo jakby ci się samochód zepsuł i chciałabyś pójść do mechanika, to on by tego nie zaakceptował? On ci lepiej naprawi samochód? On ci lepiej raka wyleczy? No to jest jasne, co to znaczy, że on tego nie zaakceptował. To znaczy, on nie akceptuje tego, że będziesz miała osobę, która porozmawia o tym, że jesteś ofiarą przemocy. To znaczy, on wie, co robi. Bo gdyby on uważał, że psycholog nie jest dla niego zagrożeniem, to by nie miał problemu z zaakceptowaniem go. To znaczy, w zdrowym związku, jeśli jedna osoba chce iść do psychologa, to druga się pyta, dlaczego? I chce to po prostu zrozumieć, bo jej partner ma problem, który chce omówić ze specjalistą. Co się stało? Czy chcesz mi o tym opowiedzieć? Co chcesz rozwiązać? Czy chcesz mi powiedzieć, co chcesz rozwiązać, co chcesz omówić? Czy w ogóle chcesz mi powiedzieć? Tak? Bo w związku my jesteśmy dwojgiem oddzielnych ludzi. Dwoma oddzielnymi psychikami. W związku z czym, jeśli jedno z nas chce pójść do mechanika od psychiki, no to drugie się w to nie wtrąca. To drugie w ogóle nie wyraża zgody lub nie. Tylko może wyrazić zainteresowanie. No i fajnie by było.
żeby wyraził, ale nie po to, żeby to ocenić, albo się co w ogóle na to zgodzić, tylko żeby być bliżej, żeby zrozumieć. Tak więc w ogóle pomysł wyrażania lub niewyrażania akceptacji na pójście do psychologa, to jest przemoc. Tak, to jest przemoc. To znaczy, ktoś ci robi problem z tego, że ty potrzebujesz sobie poukładać psychicznie coś. To znaczy, jest bardzo niedobrze. To znaczy, on wie, że jeśli ty sobie coś poukładasz, to go przejrzysz. I wtedy sprawcy przemocy tak odcinają od psychologa, odcinają od przyjaciół, od wszystkich bliskich, którzy mogą ci pomóc przejrzeć na oczy. Nikt nie ma w ogóle prawa wyrażać zgody lub niezgody na to, żebyś ty poszedł do psychologa. Więc jeżeli ktoś wyraża brak akceptacji, to znaczy, że ma coś za uszami i wie, że psycholog pomoże ci rozłożyć to na części pierwsze, dostrzec, zrozumieć i się zbuntować. Jak to? Po co? On mi lepiej pomoże. Zdrowa psychicznie osoba to jest osoba, która umie dobrze określać granice. Dobre określanie, zdrowe określanie granic to jest też określanie ról. I partner, który jest zdrowy, nie będzie chciał być twoim terapeutą. Dlatego, że on będzie chciał być jak równy z równym. Partner życiowy to jest przyjaciel, kochanek, partner biznesowy. Nie ma tu roli na terapeutę. Terapeuta to jest ktoś z boku, kto ma ci pomóc poukładać sobie w głowie. Ktoś z boku, nie ze środka. Jeśli ktoś nie akceptuje tego, że ty pójdziesz do psychologa i mówi, że ci lepiej pomoże, to znaczy, że on się boi tego, że ty sobie poukładasz w głowie, bo on ci tutaj układa w głowie po swojemu. I będzie pilnował, żeby nikt w to przypadkiem się nie wtrącił, nie wlazł. Bo on już poukłada ci zdrowo. To jest absolutny red flag. I jeszcze, jeśli ktoś uważa, że ci pomoże lepiej od specjalisty, oczywiście są różni źli specjaliści, ale nie o tym teraz. Jeśli ktoś uważa, że lepiej ci pomoże niż psycholog, to znaczy, że jest strasznie butny, nie szanuje specjalistów, nie szanuje innych ludzi i ma niewspółmiernie zawyżoną samoocenę. Żeby podać więcej przykładów, na przykład zostałam już całkiem bez znajomych, nie miałam ich wielu, ale wszyscy byli nie tak jak trzeba. I to jest to samo. Oddzielanie cię od grupy wsparcia to jest typowa strategia w przemocy psychicznej. Oni nie byli nie tacy jak trzeba. Oni byli niebezpieczni dla niego, bo by ci powiedzieli, ty, on cię nie kocha, on cię nie szanuje, on cię wykorzystuje, on cię ogranicza. Tacy bliscy i przyjaciele lecą na samym początku. Zostać mogą tylko ci, którzy będą cię utrzymywali w przekonaniu, że ta patologia, która się odbyła w twoim związku, jest dobra. A każdy, kto cię może wyciągnąć z tej przemocy, jest zły. To jest typowa oznaka, to się dzieje zawsze w każdym przemocowym związku. Partner będzie cię oddzielał od najsilniejszej grupy wsparcia. Znajomi rodzaju męskiego wykluczeni automatycznie. To podjeżdża paranoją, syndromem Otella, patologiczną zazdrością. To często mają alkoholicy, osoby z borderline. Też jest to częste u sprawców przemocy. To znaczy, oni są tak opętani tym, że ty ich zostawisz, że widzą zdradę tam, gdzie jej nie ma. I przede wszystkim, widzisz, jeśli ty się stajesz ofiarą przemocy, to znaczy, że tobą można manipulować.
Czyli jeśli można tobą manipulować, to inny facet też cię może zmanipulować i ukraść. Czyli jeśli partner szanuje swoją partnerkę, to wie, że nią nie można manipulować, w związku z czym on nie jest zazdrosny o innych facetów, w tym sensie, że oni są z automatu zagrożeniem. Taki facet, który szanuje swoją partnerkę, szanuje siebie, może być zazdrosny o facetów, którzy faktycznie mogliby jej się spodobać i w czymś go przebić. Bo takie jest życie i taki jest gatunek ludzki. My jesteśmy gatunkiem wielokrotnie monogamicznym, seryjnie monogamicznym i my zmieniamy partnerów. I tak, może się tak trafić, że spodoba nam się ktoś inny, pokochamy kogoś innego. Ale jeśli właśnie mężczyzna ma pełny szacunek do swojej partnerki, to wie, że odbić ją, może tylko mężczyzna, który jest w jej typie, w jej guście, w jej wymaganiach, porównywalny z partnerem. A facet niepewny siebie i manipulujący, ten, który wie, że on zmanipulował swoją partnerkę i dlatego ona z nim jest, będzie się bał każdego innego faceta. Bo to nie chodzi o to, jaki ten facet jest, tylko jakie ma umiejętności manipulacji. A manipulacja to jest umiejętność, którą mają zwierzęta, którą mają dzieci. Naprawdę nie trzeba wiele sobą reprezentować, żeby kogoś zmanipulować. Tak jak ja bym nie umiała wybrać dobrych ludzi wokół siebie, on bardzo dobrze wie, że pani właśnie potrafi wybrać dobrych ludzi wokół siebie. I zapewniam panią, jeśli tylko on by zobaczył któryś fragment mojego filmu, szczególnie tego, to on by od razu powiedział, ale wariatka, ale krowa, ale doli, co ona w ogóle wie, nawiedzona baba. Ja to słyszałam mnóstwo razy od swoich klientów, którzy mieli tyle wiary w swojego oprawcę, że pokazali mu mnie. I to był zawsze ten sam tekst. Ten sam zestaw tekstów, tak? Że jestem wariatką, że jestem okropną babą, że gadam od rzeczy, że jestem agresywna, że jestem nawiedzona. No tak, no. Taka sama jak ci przyjaciele. Pani nie umie wybrać sobie osoby, od której się będzie pani uczyć. On pani wybierze siebie. Jeśli więc ktoś jest zdyskredytowany przez sprawcę przemocy, to znaczy, że jest dla niego zagrożeniem i on o tym wie. Może cię z powrotem doprowadzić do prawdy, do światła, do sensu, do wolności, do siebie samej. No i oczywiście wszystko jest nasze, wspólne, wspólnie korzystamy ze wszystkiego razem. Ja to rozumiem, bo jako osoba autystyczna ja późno dojrzałam, w związku z czym rys borderline był u mnie bardzo silny, długo z niego wyrastałam, a do dzisiaj ja ten rys jakiś tam mam. Rys borderline, czyli potrzebę takiego absolutnego scalenia. I ja się też wiążę z mężczyznami, którzy też go mają. I to może być naprawdę super słodkie i urocze, jeśli dwie strony tego chcą i są tego świadome, co robią. Natomiast dla przeciętnej osoby nieautystycznej, dla przeciętnego związku nieautystycznego, to jest, ale też w wielu związkach autystów, to jest tylko szkodliwe, to jest tylko patologiczne. To znaczy, każdy człowiek musi mieć swoją autonomię. Jeśli rezygnuje z jakiejś autonomii, to on to może zrobić świadomie, bo chce. Świadomie, bo chce, bo mu taki związek odpowiada. I można to wprowadzić. Ale nie trzeba. Natomiast jeśli któremuś z nas to nie pasuje, to jest to już wówczas przemoc. I tak, my z Remkiem mamy mnóstwo rzeczy wspólnych, no ale jednak każdy z nas ma swojego maila. I my nawet możemy wejść na swojego maila
czy na swojego Messengera. Ale my tam nie będziemy szukać Bóg wie czego, Bóg wie po co. Nie będziemy też w związku z tym musieli ukrywać jakieś nie wiadomo czego i nie wiadomo po co. Natomiast pod przykrywką głębokiej miłości i wspólnoty łatwo jest przemycić po prostu kontrolę. I jeśli pani mi pisze, no oczywiście wszystko jest nasze wspólne, wspólnie korzystamy ze wszystkiego razem, to znaczy, że pani zwróciła na to uwagę, to znaczy, że pani to nie odpowiada. To znaczy, że pani nie może mieć czegoś swojego. Ja mogę. Bo to ja decyduję, czy ja mam coś swoje, czy ja mam coś wspólne z Remkiem. I tak samo Remek decyduje, czy ma coś swojego, czy wspólnego ze mną. Nigdy to drugie nie decyduje o tym, jakie ja mam prawa i własności dostępu do czego. I w zdrowym związku to nie jest problemem. Dlatego, że nie jest używane do tego, żeby zrobić swojemu partnerowi problem. A w chorym związku to będzie problemem, bo będzie używane do tego, żeby zrobić partnerowi problem. I to jest ta różnica. Więc jeśli pisze mi pani o tym, to znaczy, że to jest używane do tego, żeby miała pani problem. A jeśli ma mieć pani problem w związku, to jest to związek przemocowy. No i dalej. Był sprawdzany telefon i kłótnie, że coś ktoś do mnie napisał. Od ponad roku zaczęłam się interesować tematem. No rozumiem, że tematem przemocy. No i właśnie, był sprawdzany telefon, tak? Czyli no we wspólnocie dwojga ludzi nie jest sprawdzana wzajemna, znaczy ich prywatna korespondencja. A jeśli nawet zostanie ona zobaczona, no to się nie robi z jej powodu awantury. A jeśli jest sprawdzana, to znaczy, że role i granice są zaburzone. Bo jeśli ktoś ci sprawdza, to znaczy, że on ci wyznacza prawo, z kim ty masz prawo rozmawiać, z kim nie masz. O czym masz prawo rozmawiać, o czym nie masz. To znaczy, że on cię robi z siebie niewolnika, poddanego, własność, dziecko, ofiarę. Zabiera ci wolność. I nieważne, jak on to argumentuje. Zabiera ci wolność. Zaczęłam wyrażać swoje zdanie na różne tematy, ale te wykłady z jego strony, co powinno być najważniejsze w życiu, mnie nie omijają. Czyli on cały czas daje pani do zrozumienia, że pani ma podążać za nim, bo pani jest głupia, a on jest mądry. Jest to oczywiście jedna z tak narcystycznych i średnio skutecznych metod sprawowania nad kimś przewagi. To znaczy, da się zepchać partnera w związku przemocowym do takiej pozycji, w której on już łyka wszystko, co się mu głosi. I mam ludzi, pracuję z ludźmi czasami, którzy 90% mindsetu, przekonań, wiedzy mają wszczepione przez swojego oprawcę i bardzo łatwo oni od tego odchodzą, jak już są w jakimś procesie terapeutycznym. Natomiast bardzo często to jest po prostu cringe'owe dla ofiary. To znaczy ofiara mimo wszystko widzi, że te wykłady nie mają żadnej wartości, są głupie, są śmieszne, są bezsensowne i ona się nie chce do nich dostosowywać. A oprawca tego nie widzi. Dlatego, że on w ogóle nie widzi opcji, że jest coś więcej poza tą jego grą. Poza tym przepychaniem się o przewagę.
Bo tak jak mówiłam, przemocowy związek to jest ze strony oprawcy walka o dominację, bo jego zdaniem związek jest właśnie, w ogóle relacje są walką o dominację. Albo on będzie dominował, albo ty. I jeśli ty będziesz dominować, to on będzie biedny. I skąd to się wzięło? No oczywiście z syndromu DDD. To znaczy w patologicznych rodzinach, w dysfunkcyjnych rodzinach właśnie jest walka o dominację. I miłość jest utożsamiana z dominacją, i szacunek jest utożsamiany z dominacją, i generalnie dominacja występuje jako definicja wszystkich ważnych i wielkich słów, wszystkich wartości. Skąd to się bierze? Stąd, że rodziny dysfunkcyjne są tworzone przez niedojrzałych dorosłych. A relacje dzieci ze światem to są relacje, które właśnie polegają na sprawdzaniu granic, ról, czyli dominacji. To znaczy, dziecko mało może. Dziecko widzi wokół siebie dorosłych, którzy mogą więcej. Dziecko wie, że będzie dorosłym i będzie mogło więcej. I dziecko na każdym etapie życia sprawdza, ile ono może, to znaczy na ile może sobie pozwolić oraz ile jest w stanie osiągnąć. To jest cały czas właśnie relacja mniejszego, słabszego, podległego z silniejszym systemem, z silniejszym światem, silniejszym otoczeniem, silniejszymi dorosłymi. I jeśli rodzina nie pozwoliła dziecku przejść konstruktywnie przez wszystkie etapy dojrzewania, no to skutek jest taki, że wyrasta nam dorosły, który walczy o dominację. Walczy o dominację w pracy, walczy o dominację z kolegami, walczy o dominację w związku i w rodzicielstwie. Mamy taki typowy obraz, nie wiem, na przykład facetów pijących piwo, gdzie oni z jednej strony się przechwalają, że złapali taką rybę, a z drugiej dyskredytują to, co mówi kolega. Prawda? To jest takie typowe bardzo. I to jest właśnie wynik tej niedojrzałości, która jest w ogóle problemem cywilizacyjnym. Stąd właśnie mamy sprawców przemocy. To nie chodzi o to, że to są ludzie, którzy się urwali z piekła, wszyscy mają zaburzenia osobowości, są źli do szpiku kości. Nie, oni są niedojrzałymi dziećmi niedojrzałych rodziców i walczą o dominację. Oczywiście, wiele z tych zachowań możemy nazwać narcystycznymi, co jeszcze nie oznacza, że ktoś jest narcyzem. To jest o wiele bardziej skomplikowane. Jeszcze tak w skrócie, kilka przykładów. Na przykład, ja siedzę w domu, nie mogę iść na spacer, pobiegać, nie jest to zrozumiałe, bo po co? Natomiast on chodzi na siłownię, bo inaczej się nie da. Mężczyźni tego potrzebują. Tak samo kontakty międzyludzkie. Najlepiej unikać płci męskiej. Nawet kiedy raz poprawiłam włosy, założyłam za ucho, żeby mi nie przeszkadzały, szukał osoby, dla której to zrobiłam. Ubieram się już tak, żeby mu pasowało. To jest do tego stopnia, że jego siostra i jej mąż już nas nie odwiedzają, bo raz przyszli po pracy około 22. Ja byłam ubrana w leginsy i była bardzo wielka kłótnia o to, że nie zmieniłam tych leginsów na jakieś zasłaniające spodnie. I ogólnie też był zazdrosny o męża siostry, mimo że ja nawet nie patrzyłam w jego stronę, żeby tego uniknąć. Cały czas są takie próby właśnie uczenia mnie, co jest dobre, co jest ważne. Na przykład była ostatnio niby taka luźna rozmowa, co jest w życiu najważniejsze. I mówił, że na wszystko przyjdzie czas i moją pasją jest malowanie. Chciałabym też ćwiczyć, uczyć się, żeby robić to lepiej. W tej rozmowie chodziło o to, żebym dała z tym spokój teraz, bo są ważniejsze sprawy. Po co mi to? Oczywiście to już było niedawno, więc nie dałam się tak łatwo. Nie mogę sama pojechać do rodziny. Tłumaczenia są takie, że to niebezpieczne, daleka podróż, dwugodzinna. Poza tym moja rodzina nie jest zdrowa. Moja mama i siostry chorują na depresję, nie mogę sama z dzieckiem tam jechać. Oczywiście, jak mówię szczerze, jak to wygląda, że mi nie pozwala, to mówi, że jak.
To mówi, jak to nie pozwalam? Ale już jest zły i mówi, że mogę lecieć nawet samolotem i wyszydza to, kiedy mówię, że mam do czegoś prawo. Dominacja, dominacja, dominacja. To znaczy, to jest taka lękowa dominacja właśnie, taka bardzo borderowa, bo borderline to jest lęk przed porzuceniem przez matkę, przez obiekt tak zwany, czyli przez bliską osobę. Pierwszym obiektem oczywiście w życiu każdego człowieka jest matka. I kiedy kształtują się lub rozwiązują, kiedy w życiu człowieka powinny się rozwiązywać problemy z zakresu borderline, to tak, życie człowieka zależy od matki, natomiast jeśli ona nie dba o nasze potrzeby, to znaczy nie jest dostępna, kiedy chcemy się przytulić, kiedy potrzebujemy zjeść, kiedy jest nam zimno, kiedy trzeba nam zmienić pieluchę, kiedy ona nie jest dostępna na pierwszy sygnał, to dziecko zaczyna się drzeć. I zazwyczaj wtedy matka przychodzi, a zła matka nie przyjdzie. I ten problem borderline rozwiąże się lub zaplącze, zawiąże w różnym stopniu intensywności. Zależy właśnie od zachowania matki, ale też od samego dziecka, od predyspozycji dziecka, od tego, jaki ono ma temperament, jak ono sobie rozwiązuje problemy, jaką ma odporność psychiczną, emocjonalną, neuronalną i tak dalej. I idealnym stanem naturalnym jest to, że kiedy dziecko zaczyna się rozglądać, tak bardziej pobudzone, to matka powinna już zareagować. Wiedzieć, że ono czegoś potrzebuje i stać nad nim, czy wziąć je na ręce i oczekiwać na bardziej intensywny, bardziej zrozumiały sygnał, albo sprawdzać, czego ono potrzebuje. Bo to jest u maleńkich dzieci, typu pół roku. I dla dziecka taka reakcja matki oznacza życie. To znaczy, to dziecko nie poradzi sobie z niczym, jest za małe, żeby poradzić sobie z czymkolwiek. I jeśli matka odpowiada na jego pierwsze sygnały, to znaczy, że ono może być spokojne. To znaczy, ono jest kochane, to znaczy, ono nie zginie. Jeśli matka zmusza dziecko do tego, żeby ono się wydzierało, by ona zaspokoiła jego potrzeby, to kształtuje u niego lęk. Dlatego, że ono nie ma poczucia takiego bezpieczeństwa w świecie. Wiecie, to co w tych duchowych pierdololo się mówi o tym obfitości, o mindsetie obfitości, o dostępie do obfitości, o otwarciu się na obfitość. To w ogromnej mierze jest oczywiście pierdololo, a w sporej części to jest po prostu uwolnienie się od mindsetu borderowca. To znaczy, ta obfitość to jest to wszystko, co do ciebie przychodzi, tak? Czyli wszystko, wszystkie dobra, którymi dysponujesz. No, żeby przeżyć, potrzebujesz dysponować jedzeniem, schronieniem, miejscem w grupie społecznej i tak dalej. I to się kształtuje, kiedy jesteś tym malutkim niemowlakiem, noworodkiem i niemowlakiem. I jeśli matka reaguje na twoje pierwsze sygnały, to ty masz to poczucie obfitości, zaspokojone, ty masz tę pewność. Ty się pojawiasz na świecie i w momencie, w którym ty w ogóle, w okresie, w którym ty w ogóle ogarniasz, że ty nie jesteś światem, zaczynasz ogarniać, że ty nie jesteś światem, że jesteś tylko jego jakąś częścią, jakąś oddzielną istotą, to ten świat zaspokaja twoje potrzeby. Ty tak dopiero zaczynasz ogarniać, że w ogóle matka jest innym obiektem, potem, że jest jakiś świat, on jest innym obiektem. A na samym początku to dziecko w ogóle myśli, że ono jest całym światem i już ma niezaspokojone potrzeby. I to jest człowiek, który później zawsze będzie w jakimś tam lęku o swoje przetrwanie, o swoje potrzeby żył. I to jest właśnie ten brak tego kodu obfitości w tym duchowym bla, bla, bla.
Jeśli matka cię zmusza do tego, żebyś ty darł mortkę, żeby ona zaspokoiła twoje potrzeby, no to z tym kodem obfitości u ciebie będzie tak trochę na bakier. To znaczy, ty musisz popaść w smutek, w rozpacz i we wściekłość, żeby coś dostać. To, czego potrzebujesz, nie mam jakieś w ogóle coś, ale to, czego w ogóle potrzebujesz do przetrwania. No i może być jeszcze gorzej, bo może się okazać, że ty nie dostaniesz nawet, mimo że wpadłeś we wściekłość, nie? I to już jest w ogóle tragedia. No i sprawcy przemocy raczej nie mieli matek, które reagowały na ich pierwszy sygnał. W ogóle zobaczcie, sytuacja niemowlęcia jest bardzo trudna. Ono nie może powiedzieć, czego chce, tak? Nie tylko nie może sobie załatwić, ale ono nawet nie może powiedzieć, czego chce. Matka musi być na nie na tyle uważna, żeby się sama domyśliła. Ono dopiero wtedy będzie się czuło bezpieczne, czyli kochane, bo dla tak malutkiego dziecka bezpieczny, najedzony oznacza kochany. Ono nie ma uczuciowości wyższej. Wyszedł za to, kiedy mówię, że mam do czegoś prawo. A jak się za często kontaktuję z siostrą, a już tylko z nią się kontaktuję, to wypytuję, o czym ja z nią teraz rozmawiam, tak jakby podejrzewał, że ktoś mi coś doradza przeciw niemu. No... Uderz w stół, nożyce się odezwą, na złodzieju czapkę gorę. Oczywiście, że on wie, że próbuje panią całkowicie zdominować i zawładnąć. I każdy, kto panią kocha, będzie pani doradzał przeciwko niemu. Pewnie, że tak. I teraz to piszę, a jednocześnie mam wyrzuty sumienia. I to jest właśnie to podbicie cudzej krainy, cudzej umysłowości. On już niewiele musi robić. Pani już ma wyrzuty sumienia. Czyli on już pani wszczepił ten swój mindset. On już pani wszczepił to, co pani ma myśleć, żeby było dobrze dla niego. Dobrze dla niego, czyli dla tej jego dominacji. Pani już sama jest agentem specjalnym jego agendy, nie swojej. A dlaczego tu musi być pani agenda i jego agenda? No dlatego, że on uważa, że związek to jest walka o dominację. Nie wzajemna wspólność, wspieranie się, wzajemne rozwijanie, tylko walka o dominację. Jeśli jest to walka o dominację, to każdy ma swoje interesy i one są sprzeczne. On to wprowadził. Jeśli jedna osoba wprowadza ci wojnę, to ty nie masz wyboru. Ty jesteś na wojnie. Nie jest tak, że zawsze prawda leży po środku. Nie, ty możesz mieć najlepsze intencje. Jeśli drugi człowiek będzie miał wobec ciebie złe intencje, to on cię sprowadzi do poziomu swoich złych intencji. To znaczy, jeśli on będzie się czuł na wojnie, to on sprawi, że ty będziesz na wojnie. Ogólnie to przecież taki dobry człowiek i każdego przekonuje do siebie. Powtarza, że wszystko robi dla nas, szczególnie dla mnie i ja muszę być jego motywacją, że mogę nic nie robić, tylko zaspokajać jego potrzeby fizyczne i psychiczne, a on będzie góry przenosił dla nas. Wychodzę z domu i wstydzę się rozmawiać z ludźmi, bo boję się, że mógłby zobaczyć i być zły. No ale nie umiem tego wytłumaczyć, bo on uważa, że jest idealny, ale czasami mi mówi w kłótni, że on jest najgorszy i tak dalej. No zawsze bierze mnie na litość albo wyrzuty sumienia, że albo mówi że o sobie, że jest najgorszy, nie zasługuje na nic, albo to, że jest zły i może zrobić coś głupiego, to jest moja wina, bo on ma prawo nie panować nad sobą. Tą wiadomość z panią też od razu usunę, bo może zostać sprawdzona. Już kończąc, po prostu kiedy to wszystko już wiem i to wszystko widzę i niby tak zdaję sobie sprawę i niby tak daję narzucić sobie jego zdanie, ale jednocześnie czuję się gorzej, bo zdaję sobie z tego wszystkiego sprawę, że to nie jest normalne, że chciałabym inaczej, chciałabym podjąć decyzję, być sobą, po prostu coś zrobić, nie tłumaczyć się i po prostu mam w tym
całym organizmie nerwy, bóle brzucha, brak sił. Nie wiem, co mam zrobić, tym bardziej, że dla otoczenia jest bardzo dobrym człowiekiem. No i dla nas przecież też. Czy może ja powinnam iść najpierw na terapię? Ktoś powiedział wszystko, że wszystko robi dla nas. Kwiaty przyniesie, zadba i te wymagania, które on ma, według niego są bardzo normalne. To ten świat się teraz sieje taką propagandę i nie jest normalny. Aktualnie po ostatniej kłótni, która oczywiście rozpoczęła się od braku seksu, był bardzo zły, najbardziej jak widziałam. Krzyczał i uderzał swoją ręką w kierownicę i to przy dziecku. Bardzo tego żałował, nawet przyznał, że niektóre rzeczy nie są okej, że się zmieni. Robi wszystko, aby mój telefon był przypadkiem sprawdzony. Chciałabym, żeby pani oceniła, czy te zachowania niektóre opisane przeze mnie są czymś poważniejszym, czy może ja oskarżam dobrego człowieka, bo już naprawdę czasami mam wątpliwości. Wiem, że to nie jest okej, ale jednak chciałabym, żeby ktoś z zewnątrz mi to potwierdził i coś doradził. Jak mogę się zachowywać w takich sytuacjach? Do jakiego lekarza mogę się zgłosić? Czy radzi pani, żebym poszła na terapię, bo to wszystko też wpływa na mój stan? Po prostu poddałam się wcześniej. Łatwo, czyli... Nie mogę mieć znajomych, okej, nie mogę sama wychodzić, okej, i tak dalej. I trudno się teraz cofnąć. Jak się kończą takie przypadki? Czy będzie coraz gorzej? Jak to oceniam? Oceniam, że jest pani człowiekiem, który ma silny rys borderline, czyli jest bardzo niedojrzały, ma ogromne deficyty emocjonalne. I... To nie znaczy, ja nie ocenię, czy on jest dobrym, czy złym człowiekiem, bo to w ogóle nie jest w tych kategoriach. To znaczy, dobrym lub złym człowiekiem to może być osoba, która jest dojrzała, a człowiek tak niedojrzały, że on traktuje panią jak obiekt, czyli jak matkę i wymaga od pani tego, co niemowlę od matki, czyli absolutnego poświęcenia i skupienia, zaspokajania potrzeb fizycznych i psychicznych. To jest wymaganie miłości bezwarunkowej, czyli to, czego niemowlę wymaga od matki, bo bez tego by nie przeżyło. I ten człowiek, ten stan niezaspokojenia ciągnie za sobą przez całe życie. I on będzie pani dawał kwiaty i tak dalej, będzie robił wszystko dla was, bo on was kocha, tak. Ale on was kocha jak niemowlę w skórze dorosłego mężczyzny. Czyli on będzie przynosił pieniądze, on będzie zarabiał pieniądze, ale on będzie wymagał w zamian tego, czego niemowlę od matki. Czyli że pani nie będzie miała swojego życia, będzie tylko on. Tylko on. Bo matka półrocznego niemowlęcia nie ma życia. Ona ma tylko i wyłącznie dziecko. Ona się musi temu dziecku całkowicie poświęcić. I jeśli jego matka tego nie zrobiła, to on będzie teraz wymagał od swojej partnerki, żeby ona to zrobiła. I państwa dziecko również będzie na tym cierpieć, bo ono będzie konkurencją dla niego. To znaczy na przykład właśnie w połogu pani ma uprawiać seks. Bo pani ma zaspokajać jego fizyczne i psychiczne potrzeby. I nie jest istotne to, że pani jest teraz w czasie, w którym pani ma zaspokajać psychiczne i fizyczne potrzeby dziecka. On nie potrafi stworzyć dziecku takiej przestrzeni, żeby ono teraz było najważniejsze, bo on jest najważniejszy, bo on czuje, że umiera. On czuje, że umiera, kiedy pani ma coś w życiu poza nim. To jest dramat. Absolutny dramat. Położenie takiego mężczyzny jest tragiczne i jemu się tragicznie żyje. Ja nie mówię, że nie można być z człowiekiem z borderline, ale żeby być z człowiekiem z borderline, to po pierwsze, tak, trzeba mieć terapię. Po pierwsze, trzeba przejść terapię dla ofiar przemocy, żeby w ogóle ustalić, czy ja chcę z tym borderem być, czy nie. Po drugie, trzeba się uczyć psychologii, mieć wsparcie terapeutyczne. Tym wsparciem mogę być ja. Ja pani psychoterapii całej nie zrobię, nie jestem psychoterapeutką. Jestem co najwyżej terapeutką TSR. Mam różne uprawnienia, ale ja nie prowadzę i nigdy nie byłam zainteresowana prowadzeniem długotrwałych
psychoterapii, tak? Więc ja pani mogę odpowiedzieć teraz i w kryzysie pani mogę pomóc za każdym razem. I potem, gdyby pani po normalnej psychoterapii dla ofiar przemocy zdecydowała się dalej być z mężem, to ja mogę być pani wsparciem i tak samo mogę być w trakcie terapii takim drugim punktem terapeutycznym. Pani może do mnie przyjechać, jeśli się pani odważy. Powiedzieć mężowi, że pani wyjeżdża. Może pani przyjechać i spędzić tydzień, dwa, trzy w fundacji i omówić wszystko, co pani potrzebuje omówić, ale takiej stricte psychoterapii DDD, DDA i ofiary przemocy, współuzależnienie pani potrzebuje. I u nas w fundacji można się dołączyć do programu DD Detox, program pracy samemu nad sobą. To w ogromnej mierze. Znaczy, to na przykład zastąpi pani klasyczną terapię grupową DDA. To pani zastąpi klasyczną terapię grupową współuzależnienia. To będzie dla pani bardzo duży materiał edukacyjny ze wszystkich zakresów, o których powiedziałam. I będzie to pani grupa wsparcia, ale ja mimo wszystko bardzo, ale to bardzo zalecam w przypadku takiego związku terapię indywidualną. Taką terapię indywidualną można dostać w każdym ośrodku, który nazywa się mniej więcej Powiatowy Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień. I tam się leczy zarówno osoby uzależnione, jak i osoby bliskie osób uzależnionych i przemocowych. I możecie to dostać nawet nie na NFZ, znaczy nie musicie być nawet ubezpieczeni, żeby w takim ośrodku dostać pomoc. To jest profilaktyka uzależnień na poziomie państwowym i każdy, nawet osoba bez ubezpieczenia, każdy, kto potrzebuje, kto ma tego typu problemy, dostanie tę pomoc. Oczywiście wszystkim osoby uzależnione. I partnerzy osób uzależnionych. Ale jeśli argumentujesz, że ty na przykład pochodzisz z przemocowej rodziny, z dysfunkcyjnej rodziny, że ty jesteś ofiarą przemocy, to również dostaniesz taką pomoc. Jest to o tyle dobre właśnie, że nawet nie trzeba mieć ubezpieczenia, albo dysponować swoimi pieniędzmi. O psychoterapię na NFZ w Polsce jest strasznie trudno. Są strasznie długie terminy. Z tego, co zauważyłam, to ludzie są na przykład przyjmowani na 2-3 spotkania, a potem nie. Można oczywiście prywatnie skorzystać z takiej psychoterapii. Mogę kogoś polecić ewentualnie. Ja się nie podejmę takiego prowadzenia, bo to nie jest mój styl pracy. Bardzo chętnie. Ja wspomagam ten proces, albo robię interwencję kryzysową, czyli ten początkowy etap, gdzie pomagam się z tego wyrwać, albo gdzie pomagam podjąć decyzję, żeby się z tego wyrwać. Natomiast ja zupełnie nie jestem typem terapeuty, który 3 lata będzie się spotykał raz w tygodniu lub częściej i wałkował ten temat. A tym jest psychoterapia dla ofiar przemocy. Indywidualna psychoterapia dla ofiar przemocy to są lata pracy. Sama też przeszłam lata pracy. Dwa. Wiązanie się z osobą, która ma cechy borderline, bo ja nie diagnozuję, że pani mąż ma zaburzenia osobowości typu borderline. Natomiast on ma te problemy. Ja nie wiem, w jakim natężeniu dokładnie. Ja nie wnikam. Bo ja nie jestem tutaj od tego właśnie, żeby go oceniać, wyceniać, a tym bardziej leczyć. Ja jestem od tego, żeby powiedzieć pani, w którą stronę problem. No więc moim zdaniem problem, oczywiście narcystycznie też, ale przede wszystkim borderline. I z jednej strony polecam przeczytać parę książek, z drugiej uważałabym. Dlaczego? Dlatego, że oprawca typu borderline to jest chyba najbardziej biedny oprawca ze wszystkich możliwych. Wiem, co mówię, bo ja się wiążę z facetami z borderline i
z nimi jest taki problem. W momencie, w którym chcesz rozwalić ten głupi łeb, myślisz sobie, jaki biedny łeb. I poczucie litości, współczucia sprawia, że ty opuszczasz gardę. A ty nie jesteś matką swojego partnera, to on jest odpowiedzialny za to, jak się zachowuje. I są sytuacje, w których powinnaś, symbolicznie oczywiście mówię, rozwalić ten głupi łeb, skończyć tą znajomość, wywalić za drzwi. A ty go wjedziesz na przykład na ostry dyżur do szpitala psychiatrycznego, bo on ci płacze, że on żałuje. Oczywiście alkoholik też może tak robić, narcyz też może tak robić, psychopata też może tak robić, różne osoby mogą tak robić. Natomiast no, to, co ja tutaj widzę, to jest naprawdę najbardziej borderline'owe. Tak więc ostrożnie bym podchodziła do tej literatury, bo ona właśnie może sprawić, że zamiast się bronić, ratować, zamiast się ratować, to my zaczniemy ratować tą osobę. I to jest już zawładnięcie pani psychiką level master. To już jest takie współuzależnienie, że będzie tylko gorzej. I tak jak mówię, można być osobą z borderline, ale trzeba samemu być niezwykle obrytą, pewną siebie heksą, żeby nie ratować swojego partnera. Tylko od niego wymagać, żeby on sam się ratował i żeby on sam się ogarniał. Żeby mu mówić nie. Żeby mu wyznaczać granice. Więc tak w skrócie, to, bo ja wiem, widzę, że mi się wyłączył komputer teraz, dlatego też lampa się wyłączyła i dalej już nie doczytam końcówki pani listu. W tym liście było to, że pani by chciała, żeby było dobrze. Pani nie chodzi o to, żeby od niego odejść, tylko żeby było dobrze. I jak to się robi z taką osobą, żeby było dobrze? To znaczy, pani stawia wszystko na jedną kartę. To znaczy, pani zaczyna robić po swojemu, ale absolutnie po swojemu. Wszystko, co pani dotyczy. Ubiera się pani jak chce, spotyka się pani z kim chce, robi pani co chce, mówi pani co chce. A on to albo wytrzyma, albo nie. I jeśli on to przetrwa, to możecie pracować nad tym, że on musi iść na terapię. Oczywiście pani też idzie na terapię, tak? Na terapię dla ofiar przemocy, na terapię DDD. Nie do zwykłego jakiegoś psychologa, nie na jakiego, nie, no nie do psychologa, no bo psycholog to jest po prostu worek bez specjalizacji. To musi być ze specjalizacją. Każdy zresztą specjalista od zdrowia psychicznego powinien mieć swoją specjalizację lub swoje specjalizacje. Dlatego, że psychika jest tak skomplikowana jak medycyna. Nie ma lekarza ogólnego, znaczy jest lekarz pierwszego kontaktu, który wypisuje skierowania i tym samym będzie psycholog. Zwykły psycholog to jest ktoś, kto powie pani proszę iść do takiego specjalisty, takiego, tak? Psycholog czy pedagog, bo my też jesteśmy uprawnieni do poradnictwa. Ja po prostu mam jakieś inne jeszcze specjalizacje, ale w tej dziedzinie przemoc i jej zapobieganie, tak? Rodziny dysfunkcyjne i ich konsekwencje, to jest moja specjalizacja i ja cały czas w tym kierunku zdobywam jakieś kompetencje i terapeutyczne również zdobywam i dostosowuję je do obszarów, którymi się zajmuję. To znaczy ja na przykład jako pedagog w ogóle nie radzę w temacie rozwoju dzieci, bo to jest zupełnie nie moja branża. Ja się tym nigdy nie zajmowałam, ani w pedagogice, ani w psychologii. I psycholog, który jest po prostu psychologiem, też nie pomoże w specyficznym problemie, tylko może przekierować dalej, udzielić poradnictwa.
Tak więc trzeba się wybrać do osoby, która się po prostu tą tematyką zajmuje. I jeśli mąż zrobi się agresywny z powodu tego, że pani coś robi, to pani wzywa policję i jest pani bezwzględna, ale to bezwzględna. Jeśli użyje łap, jeśli będzie rzucał rzeczami, wzywa pani policję, policja go zabiera. On potem przychodzi z pretensjami, a pani mówi: robię to, co jest słuszne. A ty albo to akceptujesz i się ogarniasz, człowieku, albo pierdalaj. Po prostu. Pani musi zdecydować, że pani będzie zdrowa i dorosła w tym związku. Jeśli mąż się nie potrafi zachować jak osoba zdrowa i dorosła, ktoś musi. I jeśli pani przejmie kontrolę w tym związku, a proszę mi wierzyć, przejęcie kontroli nad kimś, kto ma psychikę półrocznego dziecka, wcale nie jest takie trudne, jak się wydaje. To znaczy, on się strasznie drze, on strasznie zastrasza, ale to jest słaby człowiek. Słaby człowiek, który tak bardzo się boi porzucenia i tak bardzo się boi dorosłych, że jak pani mu powie: od teraz będzie tak, jak ja mówię, to on będzie miał do wyboru tylko albo się zbuntować i uciec i od pani odejść, albo zaakceptować to, że pani jest pewna tego, co pani mówi. Jeśli wystartuje do pani z łapami, to pani powinna być zaopatrzona w paralizator albo w gaz i po prostu go użyć, jeśli jest zagrożenie bezpieczeństwa fizycznego z jego strony. I każdą rzecz, którą pani będzie wprowadzała, odbijała, zdobywała na nowo swoją własną niezależność, swoją własną autonomię, może pani oświadczyć jak najbardziej pokojowo. Dopiero jeśli on nie przyjmie pokojowo, to oczywiście wtedy pani przyjmuje ton profesor McGonagall, a jeśli to nie zadziała, to wtedy krzyczy. To znaczy: kochanie, bardzo cię kocham i rozumiem, że boisz się, że jeśli ja się zajmę malowaniem, to nie będę miała dla ciebie tyle czasu i uwagi, ile ty byś chciał. Ale nie możesz sprawiać, że ja będę musiała wybierać pomiędzy sobą a tobą, bo zawsze wybiorę siebie. Dlatego albo akceptujesz mnie z moimi potrzebami, wolną, niezależną i rozwijającą się, albo mnie nienawidzisz. Nie ma nic pomiędzy. Rozumiem, że się martwisz, że się niepokoisz, że się boisz. To są problemy, które powinieneś przepracować na terapii. Bo to nie jest normalne, kochanie, żeby mąż uważał, że malowanie przez żonę jest dla niego zagrożeniem. Ja ci bardzo współczuję tych emocji i oczywiście zapraszam, usiądź koło mnie, kiedy maluję. Bądź ze mną w tym czasie, nie ma sprawy. Ale nie możesz mi zabraniać. Ty mi zabraniasz żyć. Jeśli się dalej piekli, to mówisz: ostrzegam. Albo się teraz wycofasz, albo dowiesz się, jak bardzo zimna potrafię być. Jesteś pewien, że tego chcesz? Jeśli dalej się awanturuje, to mówisz po prostu: i tyle. I masz prawo. Tak, masz prawo. Trzeba wiedzieć, wiążąc się z partnerem z borderline, że to będą lata szarpaniny. Nie tylko lata twojej własnej terapii, ale lata szarpaniny z nim. I potem, jeśli wszystko dobrze pójdzie, lata jego terapii. Jeśli ktoś ma zaburzenie osobowości typu borderline, to jest bardzo grubo i to będzie trwało bardzo, bardzo, bardzo długo, może całe życie. Jeśli ktoś ma DDA, DDD z rysem borderline, to pójdzie trochę szybciej, ale i tak będzie wracało. Trzeba pilnować swoich granic. I jeśli już nauczysz się pilnować, strzec swoich granic i interesów, to wtedy możesz zacząć zgłębiać,
tę całą literaturę o borderline, bo wtedy możesz zacząć współczuć, bo ty dopiero wtedy będziesz gotowa, żeby zacząć współczuć. Dlatego, że nie będziesz przejmowała odpowiedzialności za uczucia twojego partnera. Dopóki ty nie przejdziesz treningu asertywności, chronienia swoich granic, czyli terapii współuzależnienia, to ty będziesz go chronić swoim kosztem, kosztem waszych dzieci i innych waszych bliskich przed tym, co on sam robi ze swoimi emocjami. I to nigdy nie będzie dobry związek. Film wyszedł bardzo długi, a ja myślę, że jeszcze nie skończyłam. Tak więc proszę, to dla pani i dla was wszystkich. Was zapraszam do zamówienia sobie takiego filmu, czy po prostu na konsultację, które można u nas w fundacji zrobić, odbyć, z których można skorzystać. No i oczywiście na detoks, bo już za chwileczkę, już za momencik, w tym miesiącu już z detoksem ruszamy. I dziękuję bardzo.